Alina Chruściel z domu Tafil, urodzona 29 sierpnia 1935 roku we wsi Cierpięta, powiat Węgrów, województwo warszawskie. W 1946 roku przyjechała z rodzicami na ziemie odzyskane i zamieszkała w miejscowości Nowy Dwór koło Ornety. Od 1954 do 1960 pracowała jako sekretarka w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym w Ornecie. Znowu troszeczkę się powtórzę i przypomnę, że właśnie przybył do Ornety skierowany nakazem pracy, ale po 2 latach znajomości już bez żadnego nakazu, z własnej wolnej, nieprzymuszonej woli zawarliśmy związek małżeński. Mąż wcześniej rozpoczął swoją pracę pedagogiczną w szkole, a więc miał i przygotowanie uniwersyteckie, i już doświadczenia pewne w tej pracy. A więc kiedy ja zaczynałam uczyć, no to wciąż byłam niepewna, czy ja to dobrze robię, czy ja lekcje prowadzę właściwie, czy ja nauczę te dzieci czegoś. Wobec tego zapraszałam kilkakrotnie męża na swoje lekcje, siadał z tyłu, obserwował, notował, a później w domu dyskutowaliśmy, udzielał mi cennych rad i wskazówek, więc był takim moim nauczycielem zawodu troszeczkę. Bo ja dopiero później uzupełniałam, prawda, swoje kwalifikacje zawodowe. Tak. Po 3 latach naszego małżeństwa pojawił się owoc naszej miłości, starsza córka. No oczywiście razem z nią pojawiło się nowe wyzwanie, nowe, prawda, problemy, obowiązki, którym jednak trzeba było podołać, a wtedy to było troszeczkę trudniej niż teraz, bo teraz to mamy mają pampersy, są pralki automatyczne, a to trzeba było wtedy robić, prawda, inaczej troszeczkę, ale wspólnie, ważne, że właśnie wspólnie żeśmy to wszystko, prawda, wykonywali, ponieważ bardzo aktywnie mąż włączył się do tych obowiązków. Zresztą nie było u nas podziału właśnie obowiązków na męskie i niemęskie. Kto kiedy mógł, prawda, miał czas we właściwym momencie to, co było potrzebne, to właśnie robił to. No nawet do mnie nieraz dochodziły takie słuchy chyba zazdrosnych sąsiadek, że tej to dobrze, bo mąż za nią wszystko robi. Bo ludzie właściwie widzą to, co chcą widzieć, prawda? Pamiętam, szliśmy wtedy do internatu obydwoje i ja zapytałam go o to, jak on to godzi, jak on sobie radzi z tym wszystkim. Pan mówi, panie Emilio, przecież to takie proste, co to za problem wiersz napisać? Siadam i piszę. W jednej chwili. On no, miał tą iskrę. Miał talent taki, z którym się urodził. No właśnie. Jak ty wiesz, że pisane to. Ale nie, no właśnie. Bardzo często w pociągu jadąc, bo te rękopisy jego jeszcze, prawda, ja mam, trzymam, więc i napisane jest trasa Warszawa-Orneta. Albo, prawda, gdzieś tam no, Stara Miłosna, bo tam córka mieszkała, byliśmy. Poszliśmy do kościoła, wrócił, ten kościół mu się tak podobał, taki w stylu góralskim kościółek był. Momentalnie wiersz o tym kościółku powstał, tak? Nagle. I poszedł potem na spacer i wrzucił gdzieś tam do, gdzie tam ofiary składają, to wrzucił ten wiersz, tak? I w czasopiśmie tamtejszym, potem właśnie Jola nam przysyła egzemplarz, ukazał się ten wiersz, tylko że on się nie podpisał, prawda? Kim jak dziadziuś czy coś podpisał, tak? Bo był właśnie tam, wnuki chodziły do szkoły, tak? W szpitalu na przykład. Ja tu nawet ze sobą przyniosłam, ale to nie jest takie ważne, dlatego że parę dni temu były walentynki i leżał, to jego ostatni pobyt był w Blitzbarku w szpitalu,
kiedy go zabrali z podejrzeniem zawału, ale to nie był zawał, to było po prostu, no już ta jego choroba tak bardzo, prawda, bardzo mu dokuczyła i migotanie przedsionków, ale zabrało go pogotowie i za parę dni tam trochę podratowali go, za parę dni walentynki. Pojechałam go odwiedzić, chyba w przeddzień czy dwa dni wcześniej i mówi, słuchaj, a czy mogłabyś coś zrobić dla mnie, mówi, coś kupić, może upiec, mówi, bo przecież walentynki, ja muszę siostrom i salowym złożyć życzenia i chciałbym coś im, prawda, dać. Więc ja pamiętam, że, bo to najłatwiejsze do przewożenia transportu to keks był, to dwa takie keksy upiekłam, tak, jakieś słodycze jeszcze kupiłam i właśnie zawiozłam mu. No, chodził jeszcze, prawda, przy pomocy mojej, no i wtedy właśnie obszedł je, wszystkie życzenia złożył i te siostry mówią, no jeden mężczyzna na całym oddziale pamiętał, że tu są kobiety, prawda. No i na końcu oczywiście ja otrzymuję od niego, tak, otrzymuję od niego i przepraszam, nie mam tu nawet tą kartkę, kartkę zwykłą z zeszytu i przepraszam je, że nie miał żadnej pocztówki jakiejś kolorowej, więc na kartce papieru, którą znalazł, prawda, pisze mi życzenia, oczywiście wierszem to pisane, tak, no i na końcu dwa serduszka jakąś strzałą przebite. Ha, ha, będę cię błagał. Będę cię błagał o litość i łaskę, o szczyptę serca, współczucia, dobroci. Będę cię błagał, czułko ci pogłaszczę, ze słowem jednym, litości. Będę cię błagał wśród najgłębszej nocy, o pierwszej zorzy i o świtaniu. Będę cię błagał i patrzył prosto w oczy. Dręczył cię będę kochaniem. Będę cię błagał tak bardzo potężnie, że choćbyś serce miała z skał granitu, w pył je zamienię. Nienawiść ugrzęźnie w łez mych potoku. Witam serdecznie na początek wszystkich Państwa, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Dla nas, jako dla Miejskiego Domu Kultury, to wyjątkowo ważny dzień, ponieważ dzisiaj Miejski Dom Kultury zyskuje znakomitego patrona, człowieka niezwykłego, który miał w sobie mnóstwo energii i tą energią, myślę, zarażał nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale w ogóle mieszkańców Ornety. I dzisiaj z wielką, wielką przyjemnością przygotowaliśmy tą uroczystość, która jest poświęcona panu Franciszkowi Chruścielowi, który od dziś dnia będzie sprawował pieczę, mam nadzieję, nad Miejskim Domem Kultury i my będziemy się starali z chlubą i z dumą naszego patrona i jego działania kontynuować. I bardzo króciutko tutaj, żeby też zaprosić potem Państwa do środka, poprosimy w tej chwili panią Alinę Chruściel, żonę pana Franciszka, która jest tu dzisiaj z nami, zresztą z rodziną. Witam bardzo serdecznie córkę Jolę, brata pana Franciszka, Józefa i wnuczkę, o której wiele anegdot od pani Alinki usłyszeliśmy i o jej związaniu z panem Franciszkiem, Justynę. Witam bardzo serdecznie i proszę was bardzo, żebyście oficjalnie odsłonili tablicę. Ja sobie pozwolę Państwu też przeczytać to, co jest na tej tablicy. Pan Franciszek Chruściel miał takie powiedzenie, mawiał, że sztuka to efekt dobrego pomysłu, odrobiny talentu i rzetelnej pracy. Ja myślę, że te słowa rzeczywiście odnoszą się do naszego codziennego życia i są aktualne. Alina Chruściel otrzymała wiele nagród, między innymi została odznaczona w 1982 roku Złotym Krzyżem Zasługi za 20-letnią wyróżniającą pracę pedagogiczną.
W 1985 roku otrzymała nagrodę ministra oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Alina Chruściel do końca życia była osobą aktywną, uczestniczyła w różnych spotkaniach i imprezach związanych z działalnością męża Franciszka Chruściela. Mimo ciężkiej choroby starała się być i uczestniczyć w życiu miasta. Wykorzystano materiały z kronik Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie oraz prywatnego archiwum pana Mirosława Naszkierskiego. Czytała Barbara Gruszka. Z wielkim żalem uczestniczyliśmy w nabożeństwie żałobnym w kościele parafialnym w Ornecie, żegnając panią Alinę Chruściel, pedagoga, wychowawcę wielu pokoleń, która odeszła do wieczności 6 stycznia 2015 roku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.